Zgodnie z liturgią obchodzimy 9 listopada poświęcenie Bazyliki Laterańskiej, nazywanej matką i głową kościołów miasta i świata. Rzeczywiście była to pierwsza bazylika zbudowana po edykcie cesarza Konstantyna, który w 313 roku zezwolił chrześcijanom na swobodne praktykowanie swojej religii. Ten sam cesarz podarował papieżowi Milcjadesowi dawne posiadłości rodziny Lateranów i na nich kazał zbudować bazylikę, baptysterium i patriarcho, czyli rezydencję biskupa Rzymu, gdzie papieże mieszkali nieprzerwanie aż do czasów niewoli awiniońskiej. Poświęcenia bazyliki dokonał papież Sylwester około 324 roku, w dniu 9 listopada, a świątynię zadedykowano Najświętszemu Zbawicielowi. Dopiero w VI wieku dodano wezwania świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, stąd pochodzi współczesna nazwa tej bazyliki – Bazylika Świętych Janów na Lateranie. Uroczystość dzisiejszą obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Później, począwszy od 1565 roku, rozszerzono jej obchody na wszystkie kościoły obrządku rzymskokatolickiego. W ten sposób, oddając cześć samej budowli, daje się wyraz czci i miłości do kościoła rzymskiego, który, jak wyraził się święty Ignacy Antiocheński, przewodzi w miłości całej wspólnocie katolickiej. Bazylika na Lateranie jest katedrą biskupa rzymskiego. Jest jedną z czterech wielkich bazylik i jako jedyna na świecie nosi tytuł archibazyliki, a jej doroczne święto rocznicy poświęcenia obchodzone jest w całym Kościele. Słowo Boże w to święto przypomina zasadniczą prawdę. Świątynia z cegły jest symbolem żywego Kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej, którą już apostołowie Piotr i Paweł w swoich listach określali jako budowlę duchową, wzniesioną przez Boga z żywych kamieni, którymi są chrześcijanie, na jednym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, porównywany do kamienia węgielnego. Bracia, wy zaś jesteście Bożą budowlą, pisze święty Paweł i dodaje, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Piękno i harmonia kościołów, przeznaczonych do tego, by wysławiać w nich Boga, zachęcają nas, ludzkie istoty, ograniczone i grzeszne, do nawrócenia, byśmy tworzyli kosmos, dobrze ukształtowaną budowlę, w ścisłej jedności z Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwym świętym świętych. Realizuje się to najpełniej w liturgii eucharystycznej, w której eklezja, czyli wspólnota ochrzczonych, jednoczy się, by słuchać Słowa Bożego oraz by karmić się ciałem i krwią Chrystusa. Wśród tego dwojakiego stołu Kościół żywych kamieni buduje się w prawdzie i miłości i jest wewnętrznie kształtowany przez Ducha Świętego. Przemienia się w to, co otrzymuje, upodabniając się coraz bardziej do swego Pana, Jezusa Chrystusa. Jeśli żyje on w szczerej i braterskiej jedności, staje się duchową ofiarą miłą Bogu. Dzisiejsze święto wysławia zawsze aktualną tajemnicę, a mianowicie, że Bóg chce zbudować sobie w świecie duchową świątynię, wspólnotę, która będzie Go czciła w duchu i prawdzie. Jednakże święto to przypomina nam również o znaczeniu budowli materialnych, w których wspólnoty gromadzą się, by wysławiać Boga. Każda wspólnota ma zatem obowiązek dbać o swoje budynki sakralne, które stanowią cenne dziedzictwo religijne i historyczne. Prośmy więc o wstawiennictwo Najświętszą Maryję, aby pomogła nam stać się jak ona, domem Boga, żywą świątynią Jego miłości. Módlmy się. Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały. Pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.